Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek, wieczorek Kryptomasters. Ostatnio jakoś się zrobiłem płodny w tych filmach. Mam nadzieję, że tylko w tych filmach. Czyli trochę materiału więcej, ale ostatnio się dużo ciekawych rzeczy dzieje. No i też mam trochę ostatnio więcej czasu, dlatego też postanowiłem trochę więcej dla Was przygotowywać dzisiaj o tym, co się dzieje w świecie blockchaina tak naprawdę w perspektywie raptem paru dni, bo to jest ciekawe i to jest dla nas ważna informacja. Na początku jeszcze przypominam, że już bardzo wkrótce prowadzę webinar, na którym będę rozdawać pewną niespodziankę, czyli każdy uczestnik ją dostanie. Oprócz tego na webinarze powiem o nowościach w świecie kryptowalut, jak również o tym, co się dzieje stricte w Lisku, w IOTie i oczywiście w Experti. Zapraszam do udziału, link pod tym nagraniem. No i co się dzieje pokrótce pozytywnego w świecie blockchaina? To są rzeczy, które może bezpośrednio nas nie dotyczą, ale wynikają z nich pewne rzeczy, pewne wnioski, które mogą nas dotyczyć. Na przykład Indie wysyłają, czy raczej wysłali już wcześniej, urzędników, do Stanów, do Japonii i do Szwajcarii po to, żeby uczyli się o kryptowalutach, o ICO i tak dalej. Wydali oczywiście na to, wiadomo, jakieś tam pieniądze, pewnie niemałe, jak to urzędnicy z polskiego ZUS-u też zapewne mają w czasy w różnych ciekawych miejscach świata i szkolenia na Majorce. Ci z kolei mieli okazję pojechać do Japonii, Stanów i tak dalej. Natomiast sama koncepcja jest dobra, ponieważ Indie, jakby nie było, no taką średnią reputacją się cieszą w świecie kryptowalut, jeżeli chodzi o rządowe nastawienie. Czyli rząd hinduski raczej tak podchodzi do tematu jak rząd polski, czyli nie wiemy, co to jest, więc profilaktycznie zabijmy to. Także i tam giełdy miały problemy i tak dalej, a jednak się okazuje, że no wysyłają urzędników, żeby się edukowali, uczyli i żeby coś się działo. Także plusik dla Indii. Ciekawostka. Burmistrz Neapolu, pan Luigi de Magistris, napisał 2 września na swoim Facebooku, że to, co my tutaj przeżywamy we Włoszech, to jest jakaś paranoja i Włochy centralne, Rzym i tak dalej rządzą nami, nie lubią Włoch południowych i w związku z tym dostajemy mniej pieniędzy, nieproporcjonalnie mało, oprócz tego mamy płacić cudze długi i tak dalej, i tak dalej. Czyli klasyczny spór polityczno-gospodarczy, można powiedzieć. To jest tak, jak Hiszpania i Katalonia ze sobą dyskutują, czy może by się oddzielić, czy nie, tak samo jak w Polsce, może Śląsk stricte nie chce się oddzielać, to jednak gdzieś były takie debaty regularnie, że Śląsk, czy też z kolei Wschód, typu Lublin, narzekały, że mają za mało pieniędzy z kolei z Warszawy, więc to wiadomo, zawsze jak jest władza w jednym miejscu, to w tym miejscu jest najlepiej, bo to jest jakby klasyk, to jest jakby oczywiste. Przecież to wiadomo, no, chyba że akurat władza jest we Włoszczowie, to powstają tam najlepsze dworce. I w każdym razie burmistrz powiedział, że w takim razie jak my tutaj jesteśmy zależni od Was, to my się uniezależnimy. Jak? Zrobimy swoją kryptowalutę. Kryptowaluta ma się nazywać Putrid. Chociaż nie, Putrid to ma być kryptowaluta europejska, a on chce zrobić swoją własną, chyba nazwy nie podał jeszcze. Tak czy inaczej pisze, że dzięki temu nie będziemy płacić cudzych długów, będziemy mieć swoje pieniądze i zobaczycie, na co stać południe Włoch. Zobaczymy, jakie będą tego reakcje, natomiast on to napisał bardziej w takiej formie, że no to już jest klepnięte. Nie tam, że taki mam pomysł, tylko robimy i nie będziecie nam tu zabierać pieniędzy. Czyli zauważ, jaki paradoks. Znaczy, to jest w ogóle fajna i ciekawa wiadomość, a jednocześnie trochę śmieszna, bo kryptowaluty powstały po to, żeby odebrać władzę rządzącym i żeby ona się zdecentralizowała. Tu się okazuje, że nawet mniejsi rządzący wykorzystują je, żeby odebrać władzę większym rządzącym. Także już rządzący z rządzącymi walczą za pomocą kryptowalut i to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo tam, gdzie władza jest centralizowana, tam się dzieją przykre rzeczy. Monopol nigdy nie działał dobrze. Co najwyżej, sklep monopolowy. On faktycznie łagodzi obyczaje. Co tam w Korei Południowej? Korea Południowa wzięła sobie 42 bodajże. Nie wiem, czy tu znajdę tą liczbę, ale wydawało mi się, że to były 42 osoby. W każdym razie w tytule mamy, że ponad 40.
i będzie ich szkolić. Czyli dostali rządowy program szkolenia się z blockchaina i zostaną wysokiej klasy specjalistami. Ja to często też powtarzam, bo może ktoś nie wie, co ma począć ze swoim życiem. No, na pewno specjaliści od blockchaina będą mieli przez najbliższych kilkanaście lat pracę za gruby hajs wszędzie. Wszędzie, gdzie się tylko da po prostu. Także warto to rozważyć. W każdym razie przejdą 6-miesięczny kurs, tak, 42 osoby i zostaną specjalistami z gwarantowaną praktycznie pracą, z gwarantowanym zatrudnieniem, ponieważ już pomijając, że to jest oczywiste, że chętnych do ich zatrudnienia nie braknie, to sam rząd już się postarał o to, żeby różne firmy już na tym etapie nawiązywały z nimi współpracę, żeby po tym kursie oni bez problemu mogli działać i pracować. A co ciekawe, rząd Korei Południowej ma przekroczyć 4,4 miliarda dolarów w przyszłym roku na wydatki związane z innowacją, czyli z blockchainem, ze sztuczną inteligencją, z technologią rozmaitą. 4,4 miliarda na tego typu rzeczy. Widocznie uznali, że to jest ważne. No, nie będę już robić tych sarkastycznych żartów, gdzie jest polski premier i minister finansów jednocześnie. Natomiast no, na takie pieniądze się wydaje w cywilizowanych krajach, na takie cele się wydaje pieniądze, bo to są cele przyszłości. To nie jest tak, że to ci po prostu nie ominie. No to będzie ta rewolucja technologiczna i my niestety ją prześpimy. Niemiecki bank, znaczy Deutsche Bank, a raczej ich trader, bardzo ważna tam dla nich postać, pan Yasuo Matsuda, 49-letni, stwierdził, że nie będzie już pracować w Deutsche Banku, bo to bez sensu, i dołączył się do japońskiej giełdy kryptowalutowej, bo stwierdził, że tam ma większy potencjał i że się bardziej przyda. Taka fajna wiadomość, zawsze to ze złej strony mocy ktoś przechodzi na dobrą, to tak jakoś miło. Bardzo duża chińska firma ubezpieczeniowa zacznie stosować wkrótce blockchain przez nowe firmy i biznesy partnerskie. No i co? I to jest bardzo dobra wiadomość z tego względu, że w przyszłości tak naprawdę w ubezpieczeniach będzie można robić to tak na blockchainie, że ubezpieczenia się same zawierają i się same rozwiązują. Czyli składki, na przykład nie będzie Ci potrzebny żadny agent ubezpieczeniowy. No, ja wiem, że jak kto ogląda jakiś agent ubezpieczeniowy, to może mu jest trochę przykro, bo trzeba się będzie przekwalifikować. Natomiast no, już jesteśmy o krok od tego, żeby bez problemu zawierać wszelkie ubezpieczenia bez pośrednictwa jakichkolwiek ludzi, bo wszystko jest w stanie się wyliczać samoczynnie, a jak dane będą przechowywane na blockchainie, to one będą dodatkowo bezpieczne, odporne na zhakowanie i tak dalej. Oprócz tego docelowo dzięki smart kontraktom wiele ubezpieczeń będzie się mogła sama wypłacać. Oczywiście, czy firmy z tego rozwiązania skorzystają, to ja się jeszcze zastanawiam pod tym kątem, że firmy ubezpieczeniowe chcą wypłacać ubezpieczenie jak najpóźniej. Jednym z przykładów jest firma Hestia, bodajże polska firma. Ukradziono mi samochód Audi 21 marca 2018 roku. Ten materiał wideo nagrywam 4 września. I Hestia dalej nie umie wypłacić odszkodowania, mimo że wszystko jest klepnięte od dawna. Także osobiście odradzam firmę Hestia i na pewno nigdy z jej usług już więcej nie skorzystam. Brzydzę się takim podejściem, jaki zaprezentowała, i bardzo się cieszę, że przy okazji mam możliwość zniechęcać też innych, oby jak najwięcej osób unikało. Ale oczywiście wiemy też, że to nie jest jedyna firma tego typu, bo firmy ubezpieczeniowe lubią nie wypłacać pieniędzy albo wypłacać je po czasie, więc zastanawiam się, czy te smart kontrakty, mimo że technicznie jest to jak najbardziej możliwe, że system na przykład sprawdza, że ukradziono Ci samochód, jest wezwanie policyjne, system na blockchainie się z tym łączy, więc nie da się z tego zhakować, oszukać, i system automatycznie wypłaca Ci kasę. To wszystko by było do zrobienia w 10 minut od zgłoszenia kradzieży. Natomiast czy się wydarzy, tu jestem trochę sceptyczny, z tego względu, jaka jest polityka właśnie firm ubezpieczeniowych. No ale nieważne. Tak czy inaczej, dobra wiadomość jest, że chociaż dane klientów będą trzymać w technologii blockchain, dzięki czemu te dane będą dużo bardziej zabezpieczone. Tymczasem bank chiński, konkretnie Bank Przemysłu i Przedsiębiorczości, tak bym to w wolnym tłumaczeniu zapodał, stwierdził, że będzie przenosić się na blockchain. Oni mają 5000 firm jako klientów i 530 milionów klientów osobistych. Nieźle, szacun.
Może kiedyś będę mieć tyle widzów na YouTubie, ale to chyba bym musiał nagrywać pranki, które jednocześnie są połączone z zabijaniem. I z graniem w Minecrafta i to wszystko naraz. I z otwieraniem jajek niespodzianek. No ale dobra. W każdym razie przechodzą na blockchain, bo wiedzą, że jest w tym duży potencjał. Będą bardzo dużo pieniędzy inwestować w big data, w cloud computing, czyli w chmury, w blockchaina oczywiście i w internet rzeczy. To są też bardzo ciekawe rzeczy. No i zauważcie, chiński rząd słynie też z tego, że tam niby negatywnie, że kryptowaluty to nie, coś tam, pitu pitu, a w tym czasie potężne instytucje chińskie, które chyba się z rządem trochę znają. No bo jak masz 530 milionów Chińczyków za klientów, no to nie wierzę, że nie znasz premiera i nie możesz się z nim napić whiskacza przy weekendzie. Także to jest to, o czym ja mówię od początku tego kanału tak naprawdę, że różne tam rządy będą gadać różne rzeczy, a w tym czasie za plecami będą działać w zupełnie przeciwny sposób z grubasami tego rynku, z wielorybami tak zwanymi, z grubymi rybami, z tymi, którzy operują miliardami. Tak to działa. Tak czy inaczej, wiadomość sama w sobie jest dobra pod kątem klientów tego banku, pod kątem popularyzacji technologii blockchain. Z kolei niemiecka firma Deutsche Börse tworzy teraz specjalną ekipę, jednostkę, która się będzie zajmować blockchainem i po prostu asetami kryptowalutowymi, czyli handlem kryptowalutami i tak dalej. Rozwijają się, chcą poszerzać grono klientów i nie chcą się ograniczać do tego, co było do tej pory, skoro można już zarabiać również na rynku krypto. Także widać coraz większe zainteresowanie tematem. W tym czasie Filipiny obiecują, że w ciągu 2 tygodni będzie już taka gotowa wersja wstępna regulacji związanych z ICO. Na razie zapowiada się, że będą to bardzo pozytywne regulacje, dość frywolne, czyli takie, które no nie utrudniają życia. To jest pocieszające. Tak czy inaczej, Filipiny, widzisz to? Filipiny za 2 tygodnie będą miały wstępne regulacje kryptowalutowe, a u nas dopiero od stycznia 2019 wchodzi klarowny podatek od kryptowalut, a dopiero chyba w maju ma być pierwszy raport o tym, jak długofalowo rozwiązać prawnie kwestie kryptowalut. Także ja jak berety. No i Japonia. Największa aplikacja, taki messenger japoński, zwany Line, Link to będzie ich kryptowaluta właśnie, więc Messenger Line stworzy swoją kryptowalutę Link. Już niebawem zresztą. Jest cały artykuł o tym. I po co to wszystko? Po to, żeby pokazać Ci, że te newsy są z ostatnich godzin tak naprawdę wszystkie i że technologia blockchain idzie do przodu. Niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, że na przykład na rynku kryptowalut trwa korekta i czasem jest bardziej czerwono, czasem mniej, czasem jest zielono, owszem, ale tak ogólnie, jak to porównać do zeszłego roku, no to na razie ten rok jest taki przykry. Choć to w sumie było do przewidzenia, no ale dla niektórych to jest zaskoczenie. Tak czy inaczej, technologia cały czas idzie do przodu. Wszystko dzieje się swoim trybem. To jest tak samo jak japońska giełda ma kryzys, to nie znaczy, że Japonia nagle nie działa. Działa i ma się całkiem dobrze, jak się okazuje. Tak czy inaczej, po prostu na giełdzie trzeba czasem dłużej poczekać. No, obyśmy oczywiście nie musieli czekać tyle, co japońscy inwestorzy na japońskiej giełdzie, bo to się nie doczekamy. Natomiast no, raz, że cierpliwość to jest pierwszy wniosek tego, bo tak naprawdę tutaj wszystko idzie do przodu. Wiele razy już mówiłem, że moim zdaniem jak się skończą regulacje, to wielu grubych inwestorów zacznie w to wchodzić. Wejdą fundusze, venture capital i różne potężne firmy z olbrzymimi nakładami, no bo będą wiedziały, w co wchodzą wtedy, bo już będą regulacje, będzie wszystko czarno na białym dla nich napisane i będą czuły się pewnie. I to może być bardzo dobry moment. A drugi element, o którym ja też od czasu do czasu gdzieś tam między wierszami mówię, to, że na blockchainie da się zarobić na wiele sposobów. Czyli pomijając już, że można tradować, można oczywiście hodlować, co ja też z uporem maniaka uprawiam, to można też zostać programistą blockchaina, można też robić wykłady o blockchainie, można też organizować spotkania dla fanów blockchaina albo prowadzić agencję pośrednictwa pracy, w której z jednej strony poznajesz ludzi, którzy znają się na blockchainie, a z drugiej firmy, które tym blockchainem, ten blockchain potrzebują. Możesz organizować ICO, zostać tak zwanym ICO advisorem albo wręcz organizatorem. Możesz założyć firmę, która będzie organizowała dla ludzi ICO. Zobacz, ja tu na spontanie, ja się w ogóle do tego nie przygotowywałem, tylko na spontanie Ci podaję kilka rzeczy, które by można zrobić dzięki temu, że jest blockchain. Po prostu jest tego całe mnóstwo zastosowań i mnóstwo osób na tym zarobi.
Więc po prostu w tym czasie, kiedy niewiele jest do zrobienia, zwłaszcza dla hodlerów na rynku, no bo hodlerzy ogólnie, no jak rynek jest w spadkach, no to raz, że trzymają to, co mają, a co najwyżej znajdują nowe projekty, które są świeże, więc one mogą urosnąć, pomimo tego, że cały rynek jest mniejszy niż rok temu. Kapitalizacja rynku, bo rynek akurat jest większy. Tak czy inaczej, oprócz tego można poszukać sobie różnych dodatkowych możliwości, po co czekać. Tutaj no, spodziewamy się odbicia, oby ono było, wiele osób podaje ten termin, że przestrzeń grudnia i stycznia to będzie ten moment, kiedy coś się fajnego może podziać. Zobaczymy, ja trzymam kciuki za to mocno, natomiast w tak zwanym międzyczasie cały czas warto się edukować i szukać kolejnych możliwości. Bo zobacz, nawet taki Cointelegraph to jest strona, która zarabia na tym, że daje informacje. Po prostu, tu są też reklamy płatne, one trochę kosztują, bo już się kiedyś dowiadywałem. Mają fajne artykuły, dużo się dzieje i są polskie strony newsowe, i są portale newsowe. Jest tyle różnych możliwości zarabiania nie tylko na kryptowalutach, ale i na technologii blockchain, że aż się prosi, żeby je wykorzystać. To tak po prostu gwoli wyjaśnienia, ale ogólnym celem dzisiejszego wideo było pokazanie Ci, jak dużo tu się dzieje, bo te wszystkie newsy, które ja podałem, to są świeżynki. To było bez specjalnego rozklikiwania. Jak sobie wejdziesz na Cointelegraph, to zobaczysz, że co drugi news dotyczy tego, gdzie zaczęto stosować blockchain. Także dzieje się tego naprawdę, naprawdę sporo. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i może jeszcze macie jakieś pomysły, jak jeszcze zarabiać na blockchainie albo na kryptowalutach. Może kogoś zainspirujecie. Im więcej, tym lepiej. Przypominam, że już wkrótce prowadzę webinar z analizą sytuacji rynkowej. Usłyszymy się na nim już niebawem. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Miłego dnia Ci życzę i do następnego. Cześć!